essa câmara de grupos, eu estou para ver agitado. Grupo número 6, referente à Rádio Estadual. Sprawa przeznaczenia środków, cała sprawa przeznaczenia środków ze sprzedaży gminnych nieruchomości nad budownictwo mieszkaniowe. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa, aby w każdej z kwoty uzyskanej ze sprzedaży gminnych nieruchomości co najmniej 5% przeznaczyć na rozwój komunalnego budownictwa mieszkalnego. Paragraf drugi, uchwała w sprawie nie podjęcia. Uzasadnienie. Falące potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Krakowa, a także pozytywne doświadczenia zaprzyjaźnionego z Krakowem Wiednia, którym w tym zakresie pełni uzasadniają tego rodzaju rozwiązania. Ja powiem dosłownie dwa zdania. Byłem na komisji pana Balcewicza, podniosłem przy tej działce, które się przed chwilą omawiali, to jest związane tego typu problem. Pan przewodniczący stwierdził, że no możemy podjąć tego typu uchwałę grupą radnych. Byłem za, generalnie rzecz biorąc proponowałem, żeby to był większy procent, ale zgodziłem się, żeby to było zapisane co najmniej, zważywszy, że wcześniejsze uchwały podejmowaliśmy na podobnej zasadzie, też 5%. Więc tu jest wpisane co najmniej 5% przeznaczenia na budownictwo mieszkaniowe. Chodzi o to, żeby jeżeli miasto się już pozbywa tego, no to żeby te przynajmniej część z tych środków poszła na budownictwo komunalne, ponieważ występuje bardzo poważny problem, jak chodzi o mieszkania socjalne. No, po prostu miasta się tłumaczy, że nie stać ich po prostu na budowanie tych mieszkań socjalnych, a ludzie dopłaca często prywatnym właścicielom do czynszu, które zażyczą 20-25 zł za metr kwadratowy, to jest po prostu chore. I dobrze by było, żeby te środki, w ten sposób znaleźć jakieś środki na budownictwo komunalne. Dziękuję bardzo. Pytania do referenta, zgłosił się pan Wojciech Rodowicz. Panie radny, ja mam pytanie do pana, tak, tam rozszerzę, bo powiem tak szczerze, że nie widzę podstawy prawnej, żeby można było przeznaczyć z każdej sprzedaży nieruchomości w Krakowie 5% na cel. Cel bardzo szczytny, który ja też popieram i walczę o niego, ale nie widzę tu podstawy. Kiedyś tłumaczyłem, czy pan prawo wytłumaczył. Ale nie bardzo rozumiem. No to ja może wytłumaczę panu. Ustawa o finansowaniu gminy, samorządu nie pozwala na oznakowanie pieniędzy. Więc czy 5, czy 10, czy 50% ze sprzedaży nieruchomości nie da się oznaczyć, żeby wróciły na konkretny cel. One wracają do, jak to mówią, wspólnego wora i z tego wora dopiero prezydent rozdziela na przy budżecie wyznaczone zaliczenie. Ja wiem, że to jest intencja, ale mówimy tu o konkrecie. 5% ze sprzedaży nieruchomości to jest oznakowanie pieniędzy. Proszę mi podać podstawę, ale na jakiej podstawie jest 5, 7, 10? To do ustawodawcy, a nie do samorządu, nie do prezydenta, nie do Rady Miasta, tylko do ustawodawcy o zmianę. Wiedział tak, bo ustawa tak dopuszcza. Daje możliwość. Ja sobie postawię, jeżeli mogę odpowiedzieć. Dziękuję. Referent na końcu odpowiada. Teraz zgłosiła się do głosu pani Anna Maria Tylek. Cały ten projekt uchwały jest uchwałą intencyjną. Zwracam się do prezydenta miasta, który ma możliwość przygotowania stosownych druków uchwał pod obrady Rady Miasta. My mamy taki pomysł i chcemy, żeby był zrealizowany. Realizatorem powinna być Rada Miasta. Rada Miasta ma swoich prawników, którzy będą rozstrzygali, co należy spełnić i co należy zawrzeć w uchwale, która przeznaczy tą kwotę. Natomiast wyliczenie tej kwoty na podstawie sprzedaży nie jest problemem trudnym. I chodzi nam o przeznaczenie 5% zysku ze sprzedaży nieruchomości. One w budżecie zostaną potem oznaczone, że pójdą na budowę mieszkaniową. Ale do czasu ich przeznaczenia na budowę mieszkaniową one są tylko wskazówką, że ma to być 5%, co najmniej 5%. Natomiast jeśli nie podejmiemy takiej uchwały, nie zwrócimy radnym, nie otworzymy im możliwości i oczu na problem, gdzie można te pieniądze znaleźć, to będzie dalej sobie tkwiło jak tkwi, a od tego są radni i inni politycy z wyższej półki, posłowie i senatorowie, żeby nie wiedzą. My mamy tylko ustawę intencyjną. Dziękuję. Ale bardzo mogę odpowiedzieć. Proszę bardzo. Pani radna, jak pani popatrzy na druk numer 14,
to to jest intencją, które ta uchwała zawiera. Projekt pani, projekt Komisji Mieszkania, które będzie reformowała pani Halina, 5% w budżecie by odrębnić kwotę w wysokości tutaj mówi budżetu. To jest sens i to ma sens, to jest intencja. A ten projekt wskazuje wyraźnie oznakowanie pieniędzy. Dlatego między innymi zadałem pani Halinie, bo w pierwszej chwili nie mogłem zrozumieć, przed jeszcze sesją i mówię prawie, że są podobne, bo zobaczyłem zero. Potem jak przeczytałem jedną i drugą, to stwierdziłem, że sens ma druk numer 16-14, który za chwilę będziemy procedować, a to jest niezgodne z ustawą o finansowaniu samorządów. Tyle tylko. Ja rozumiem intencje i powiedziałem na wstępie, że jestem inicjatorem również i popieram to, tylko że nie da się tego, więc znajdźmy podstawę. To uważam, że jest bardzo intencyjnie i jak najbardziej tak. Tu w tym jest wada prawna, którą no... Druk numer 14 mówi o konkretnym projekcie budżetu, tak. Wiadomo, które kwoty były uzyskane. Tak. Natomiast ze sprzedaży będziemy wiedzieć po wykonaniu budżetu. I po wykonaniu budżetu możemy zakreślić tą kwotę na rok przyszły. Że w przyszłym roku w budżecie ta kwota... Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie Jacku. Kolejno do głosu zgłosił się radny Daus. Proszę bardzo. Ja myślę, że to jest spór czysto akademicki. Nie można rzeczywiście przeznaczać środków, to są budżety celowe. O tym mówi ustawa, ale można zobligować, by pan prezydent po każdej sprzedaży działki zwiększał budżet na budownictwo komunalne o wartość 5% inwestycji. I to jest proste wyjście tej całego sporu, więc po prostu można to ze sprzedaży gminnych nieruchomości już wnosić do prezydenta miasta, aby kwota 5%. Dobra, sprzedaży... Nie czytaj tylko ze poprawkę, będziemy dyskutować akademicką. Wiesz, jak to napisać, to napisz ich wszystkim. Jedziemy od przerwy. Moment, bo ja mam też. To mówić. Radny wycofał poprawkę. Kolejno do głosu zgłosił się radny Krzysztof Baron. Tak, więc panu Wojciechowi pozwoliła sobie odpowiedzieć pani Anna tyle, więc ja nie będę tego powtarzał. Natomiast ja mam inną uwagę. Może ja jestem zmęczony, ja już nigdy, ale jest podstawa prawna wpisana na początku do tej uchwały i wydaje mi się, że to nie może być to. Znaczy tam jest paragraf 14 ustęp 1 oraz ustęp 4 statutu dzielnicy, a paragraf 14 na początku drobnym druchem, a paragraf 4... Paragraf 4 mi się wydaje. 4, no to ja źle widzę. Paragraf 4, punkt 5. To dobrze. To przepraszam, ja jestem zmęczony. Znaczy pan jest projektodawcą i pan ma wątpliwości co do tego, tak? Ja nie jestem projektodawcą, ja nie wiem jak... Referentem. Paragraf 14 pisze w druku numer 7. Tak. Jeżeli są wątpliwości jakiejś natury prawnej, to można odesłać do komisji. Czy rady zgłasza wniosek? Nie składam żadnego wniosku. Powiedziałem, że się pomyliłem i że jestem zmęczony. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakiś głos? Nie ma, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Paweł? 3, 6, 7, 8, 9, 10 osób jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? 0. Nie ma. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Przekazuję.